Dobra, wystartował Dar Island, czyli według niektórych konkurent dla WoWa. Moim zdaniem nie jest powiedziane, że ta gierka się przyjmie. Było dużo gier, bo ta gierka ma podobno później limity, jeżeli chodzi o progresję naszą postaci. Było dużo gierek azjatyckich, które miały właśnie limitowaną progresję postaci. I nigdy nie przeszły. Zawsze takie gry umierały, no ale zobaczymy. Zrobimy sobie łucznika. Pyk. Mamy imię. Ładujemy się do giereczki. Pierwszy pewnie będzie tutorial. Coś tam kiedyś grałem, nie za dużo, ale zobaczymy. Tak, mamy tutorial. Wchodzimy na WSD. Cyk. Zdramy sobie. Wieczka przyzywa wilka. Nie jest tak super skomplikowane. Tyle. A, mogę oddalić sobie od razu lepiej. Tabem targetuję. Zobaczymy, jak będzie z tą ilością skilli, no bo jak na grę z tab targetingiem to wydaje się trochę mało tych skilli. No bo jednak co, stoimy, biegamy lewo, prawo i to w zasadzie tyle, nie? Jeżeli chodzi o tap target. Ja nie jestem ogólnie fanem tap targetu. Jestem ciekawy, jak to PvP będzie wyglądało, bo tu PvP jeszcze nie grałem. Dobra, idziemy dalej. Pyk. Paladin. Babka to Paladin chyba. Tylko, że nie ma angielskiego dubbingu. A i to chyba pierwszego bossa będziemy bić z NPC-ami. Jak mi się wydaje. A. Keep moving. Team up invitation, ok. Mamy teamek. I dawaj bossa. No. Ready, dawaj, ready check. I wbijamy na wielkiego smoczura. Zobaczymy, jak pójdzie. Wieczka, też te skille chyba podświetlają. Takie, których warto użyć. Czemu nie mogę go bić? No, jakaś faza inna. Idę. Dobra, jestem. Nie mam chyba żadnego dasha. Albo nic mi o tym nie wiadomo, żeby był. Piąteczka, pyk. Więc teraz dwójka, jedynka, trójka, siódemka. Co mi się stało? Nie wiem, jakiś damage dostałem, ale mnie uleczyli. Death Meteor, Shard Damage. A, jakieś tam mechaniki na bossach będą, nie? Więc chodzi o to, żeby wszyscy byli przy sobie, żeby zszarowało damage na wszystkich. A nie tylko na jedną osobę. No na pewno ciężko będzie z randomami grać. Bo dużo ludzi pewnie nie będzie ogarniało mechanik. No to jest zawsze w takich gierkach, nie? Zawsze problem takich gierek. Ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Meteor Rain. Nie, musimy bić te mopki. Ale nie, z jakiegoś powodu mam kurde wrażenie, że nie robię damage żadnego, nie? Umieram. Co się stało? Mhm. No
Dobra, jak klikamy skilla, to też autotargetuje najbliższego mobka chyba. Więc jest o tyle spoko, że nie trzeba taba spamować. Co, trójka? Piątka? I tyle? Smoczek zabity. I chyba już do miasta będzie tepek. Zaraz zobaczymy. 2 dni temu. Co się stało 2 dni temu? Umarła 2 dni temu. I teraz ożyła. Jakiś kamyk. Żyjesz, żyjesz. Aha, i to mi pokazuje, gdzie mam iść. Muszę z nim pogadać. Dobra, czyli skipujemy questy F-ką. Umówiłem F-kę i skipujemy wszystkie questy. Jeżeli chodzi o grafikę, no to IMO nie wygląda to źle. Ja lubię taki styl graficzny, także całkiem w porządku. Całkiem ładnie to wygląda. Tylko no, boję się właśnie o te azjatyckie naleciałości, nie? Typu jakieś limity na progresję i tak dalej. To jest rzecz, która może zabić tę grę na zachodzie. Dobra, i tu mam waypointa. I tu się będę mógł tepać, tak? Mogę stąd się tepnąć? Czyli tu było szybciej biegam. I stąd się chyba nie mogę tepnąć. Kolejna jakaś kascenka. To jest dużo tych kascenek. Black Tower, your destination. Hobbitka jakaś będzie? Chyba tak. Okej, jakaś bariera odpaliła. Nie potrzebujesz naszej pomocy? Potrzebujesz. Ale walimy ich. Kurde, mam tylko 3 skilla. Czego jeden to taki podstawowy skill, nie? Paja damage nie bije. Może bije? Nie no, coś tam chyba bije. Dobra. Damy ziomeczkiem. Drugi level. Tam jakieś coiny. Teraz muszę iść tam. No i jedziemy. Chyba do miasteczka. Ankash. Ankash to chyba miasto się tak nazywa. No serio, nie ma angielskiego dubbingu? Ja nic nie rozumiem. O, potka. Healing potion level 1. Teraz muszę... Ja muszę zobaczyć, co z tym dubbingiem. Setting. Gram na serwerze EU1, jak ktoś. PS. Autoplay audio. Nie, kamera settings. Screen shake, grafika. Mam smooth niby. Okej, preference. Mój HP bar, ally HP bar. Może gildie jeszcze? Okej, tu mam angielski. Aha, czyli nie ma nigdzie zmiany. Dubbingu, języka dubbingu. To lipa. Nie podoba mi się to.
A co jest z tą grafiką? Smooth 720p. Nie wiem, dla mnie to smooth wygląda lepiej, nie? Dobra, idziemy. Dobra, jestem tutaj, muszę pogadać z ziomeczkiem. Monatrunk. Eliminate Wolves. To jest ten Hunter Belta. Okej. Czyli muszę iść... tam. Tu jeszcze jakiegoś innego questa sobie wezmę. Dobra, czyli ja mam póki co dwa questy wzięte. Ale idę najpierw tego Silvertooth'a zrobić. Co to było? Gather. O, dajary jakieś. Continental Codex. Nie wiem, co to jest. Dobra, bijemy mopki. Nie wiem, gdzie ta trójka. Chciałbym przeczytać, bo... wydaje mi się, że to nie bije damage'u. Dobra, jeszcze dwa. I co? Dobra, mam. To muszę tego... tego ziomeczka uwalić. To jest taki mini bossik pewnie pierwszy. I on powinien być gdzieś tutaj. Ta, uwalony jest. I pytanie, ile on się respi. Jaki tu jest resp zrobiony, nie? Jak ekwipunek jest pod B. O, jest. Dobra, walimy go. Dwójeczka, trójeczka, cyk, czwórka to jest. Ten boost do damage'u. No dawaj. On ucieka. No i git. O, rękawiczkę dropnąłem chyba z tego mopka. Jakaś eksploracja. Bla, 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 bla. Przecież nie będę tego czytać. Super, super. I teraz powrocik do miasta, tak? Tak. Czy ja się mogę jakoś tepnąć? O, mogę się tepnąć. No i super. I teraz tak, oddajemy sobie tutaj questa. Ten ringa i buty. Aha, czyli albo ringa, albo buty. Dexterity, stamina, physical depth. Dobra, dawaj to na damage. Ekwipujemy od razu. I tutaj jeszcze belcik. No i gitarka. Jakieś questy teraz mam niby. I tu jeszcze mam coś. Dobra, to może tam skoczyć szybko, zobaczyć, oddać to. No, kolejne jakieś dziadostwo. Nie wiem, co to daje. Ankash Canyon Exploration. To jest jakaś eksploracja. Nie wiem, czy to daje później jakieś bonusy, czy to jest tylko tego, żeby sobie pozbierać. Hunter Accessories. No i git. Czyli został jeden quest, ten o tutaj. Dobra, jestem. To muszę z ziomeczkiem pogadać. Touch. Sacred Stone. Latający kamień. Super, super. No, no, no. Dobra, ale to skip. Super, 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 no. Fajna fabułka. FFF, dobra, skip. I teraz muszę obronić kogoś, tą babkę chyba. Przed gnolami. Dawaj, pół, żeby szybciej pobiec. I walimy ich. No, ale słabe złote mopki. Tylko dwa muszę zabić. Warrior jeszcze. O, kolejnego skilla dostałem. Rain of Arrows. I tu mini bossik.
No. Mogę chodzić? Halo? Puść mnie. Dobra, walimy go. I tak, trójka, czwórka, jedynka, dwójka. Nie wiem, czy na piątkę powinienem coś ładować sobie. O. Zobaczymy, czy jak będę miał na full. Czy mi się ta piątka podświetli. Trójka mi się podświetliła. Piątka nie. Chyba to jest whatever, kiedy ja tą piątkę odpalę. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i dobra, mamy to. Dostałem Neka. Co to? View. Wow, ale fajne. Black Tower. To będzie pewnie jakiś dungeon, nie? Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że zaraz monta dostanę. O, o, tu jest znowu coś do zebrania. Też sobie zbiorę. Przy okazji. Dobra, mamy to. Ja mam tego TP-stowna? No, mam. Dobra, to lecimy. Czy ja dostanę mu teraz monta, czy jeszcze nie? Chcesz mi mącika? Nie, jeszcze nie dostałem monta. Dobra, pyk. Ciekawe w ogóle, ile ludzi jest na premierę. O! Jedziemy. A to chyba samo mnie pojedzie, nie? Tak. To będzie chyba pierwszy dungeon. Level upik. Open skill screen. Upgrade all. Okej. Aha, nie mogę tego drugiego. No dobra. I tyle. Chyba tyle. Nie ma to jak skomplikowany rozwój postaci. Kliknij upgrade all. Dobra, waypointa mam, tak? Tak. Wezmę sobie jeszcze to. I tutaj już mamy dungeona, no. A, dungeona sobie zrobimy next time. Także możecie napisać, czy wam się gierka podoba. I do następnego.